Cześć, witam Was w piątym odcinku z serii Saszetka Dnia na moim kanale. Dzisiaj taki trochę nietypowy odcinek, ponieważ nie będziemy tak jak zazwyczaj otwierać kart piłkarskich, a otworzymy sobie dzisiaj saszetkę z Star Warsów, czyli z Gwiezdnych Wojen, Tops Force Attacks. Ja tej edycji nie zbieram, aczkolwiek gdybyście chcieli, gdyby pod tym filmikiem było dużo łapek w górę i gdybyście w komentarzu napisali, że chcielibyście, żebym tą serię otwierał, no to myślę, że mógłbym kupić kilkanaście saszetek z tej edycji albo jakieś multipaki i byśmy to otwierali. Także zobaczymy, z czym to się je najpierw. Nie wiem, czy będziecie widać, bo mi zoom trochę ucieka, ale piszę tak. Ponad 200 kart do zebrania, 5 kart w saszetce. Szukaj kart specjalnych w opakowaniach. Foliowane karty luszczane 1 na 2, karty hologramiczne 1 na 4, foliowane karty hologramiczne Star Wars 1 na 5. Szukaj kart z edycji limitowanej i zdobycia w co 50 saszetce. Uwaga, nie wszystkie saszetki zawierają karty specjalne, także moi drodzy, pewnie znając moje szczęście, no to będą tu same bazówki, no ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Bo ja czegoś takiego jeszcze oczywiście nigdy nie otwierałem. I mamy tak. To są bazówki chyba. Rebel Alliance. No też przepraszam Was, gdybym coś przekręcił, bo też się na tych kartach nie znam. Tu mamy jakiegoś tego drona chyba. Ten statek. A-Wing Starfighter. Tak to wygląda. O, tu mamy chyba kartę specjalną. To jest ten robot z tych Gwiezdnych Wojen. R2-D2, no. Fajna karta specjalna. Także super, że nie same bazówki mi się trafiły. Fajnie, fajnie. Dalej mamy jeszcze Orima Arko, czy jakoś tak się czyta, takiego kosmite. Tu mamy te zasady gry chyba, czy nie wiem, co to jest. Tak, to są zasady gry, tak to wygląda. No i tu jeszcze pisze nowa edycja, czyli pewnie jakiś update, który wyjdzie w marcu 2016 roku, czyli za 2 miesiące. Także, o, poczekajcie, tak to wygląda. No i tu jeszcze mamy jedną kartę. Tak, ona się prezentuje. Nie wiem, kto to jest, bo nie jest podpisane. Także, moi drodzy, tak by ten odcinek wyglądał. Jeżeli Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz napiszcie, jaką serię chcielibyście, żebym otworzył w następnym odcinku. Także pozdrawiam Was i trzymajcie się. Cześć!